Odkaz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Po przeprowadzeniu przez Federację Rosyjską referendów w obwodach Donieckim, Ługańskim, Hersońskim i Zaporowskim oraz jeszcze wówczas zadeklarowaniu przez Moskwę aneksji części terytorium Ukrainy, władze w Kijowie złożyły wniosek o przyjęcie w poczet Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie przyspieszonym. Tutaj warto oczywiście przypomnieć jak wyglądała jak wyglądał cały proces aneksji? 30 września bieżącego roku prezydent Władimir Putin podpisał porozumienia o przyłączeniu czterech ukraińskich obwodów. Natomiast rosyjski parlament, czyli Duma Państwowa i Rada Federacji, formalnie potwierdziły aneksję w dniach 3 i 4 października. Natomiast natomiast Władimir Putin podpisał ratyfikowane traktaty o przyjęciu tych czterech obwodów w skład Federacji Rosyjskiej w dniu 5 października 2022 roku. Te anektowane przez Rosję ziemie stanowią około 18% terytorium Ukrainy. W odpowiedzi na wniosek władz w, w Kijowie, bardzo szybko, bo już 2 października bieżącego roku, wniosek ten poparło dziewięciu prezydentów krajów członkowskich sojuszu. Byli to Milo Dziukanowicz z Czarnogóry, Miloš Zeman z Czech, Alar Karis z Estonii, Ginatas Nauseda z Litwy, Egilis Lewitis z Łotwy, Stevo Pendarowski z Macedonii Północnej, Andrzej Duda z Polski, Klaus Johannis z Rumunii i Zuzana Czaputowa ze Słowacji. Oczywiście decyzja o członkostwie musi zostać... Yy... Podjęta przez wszystkich 30 sojuszników, przez wszystkie 30 państw, które obecnie stanowią Sojusz Północnoatlantycki. Natomiast na razie takiego porozumienia, takiej jednomyślności w Sojuszu Północnoatlantyckim nie ma. No, przeciwko przyjęciu Ukrainy opowiedział się obecny prezydent Bułgarii. Rumen Radew tutaj bardzo wyraźnie zaznaczył, że. że Taka decyzja o członkostwie Ukrainy w NATO mogłaby być podjęta dopiero po wypracowaniu. Postanowień pokojowego zakończenia wojny między, między Rosją a Ukrainą i to takiego porozumienia, które musiałoby być zaakceptowane przez obie strony. Ta decyzja padła 3, 3 października i nie była zresztą jedyną w tym tygodniu, którą obserwowaliśmy. Również Słowenia nie przyłączyła się do deklaracji tych dziewięciu wspomnianych przeze mnie państw NATO. Tutaj no, Lublana przede wszystkim wskazuje na zagrożenia, jakie wiązałyby się z przyjęciem Ukrainy do sojuszu właśnie dzisiaj. Minister Spraw Zagranicznych Słowenii Tania Fajon powiedziała, cytuję, gdyby NATO teraz podjęło decyzję o przyjęciu Ukrainy, byłoby to otwarte wypowiedzenie wojny. No, oczywiście chodzi o wojnę między... Rosją, Federacją Rosyjską czy z jedno, czy państwem Związkowym Rosji i Białorusi, a sojuszem północnoatlantyckim. W kontekście tego wniosku Ukrainy o przystąpienie do NATO i tej deklaracji dziewięciu państw członkowskich sojuszu, myślę, że warto głębiej się zastanowić, głębiej przeanalizować intencje strategiczne ukraińskiego establishmentu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wypowiedź prezydenta Wołodymira Zełenskiego, która padła podczas, podczas łącza wideo z australijskim Lowy Institute, kiedy prezydent Zełenski powiedział wprost, że NATO i... Jak to określił, cała społeczność międzynarodowa powinny zapewnić możliwość przeprowadzenia wyprzedzających uderzeń jądrowych na Rosję, jeśli ta chciałaby czy próbowałaby użyć właśnie broni jądrowej. Ta wypowiedź prezydenta Załęskiego, która ukazała się w sieci 6 października bieżącego roku jasno wskazuje, że władze w Kijowie chciałyby wykorzystać arsenał jądrowy NATO, a właściwie tych trzech państw członkowskich sojuszu, które posiadają broń jądrową, do ewentualnego prewencyjnego uderzenia. Na Rosję nie powiedział oczywiście tutaj prezydent Załęski o możliwych konsekwencjach, o możliwym odwecie jądrowym, no bo przecież trudno sobie zakłada, trudno tutaj zakładać, że Rosja pozostałaby absolutnie bierna przy takim, przy takim uderzeniu. Zresztą Rosja posiada całkiem spory arsenał, jeśli chodzi o okręty podwodne, o napędzie atomowym wyposażone w pociski międzykontynentalne z głowicami jądrowymi. I to jest oczywiste, że w wypadku uderzenia jądrowego na Rosję... Rosja dokonałaby odrzucenia odwetowego na państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pytanie jest oczywiście hipotetyczne, z jakiego obszaru, z jakiego terenu miałoby. Pójść takie uderzenie jądrowe na Rosję. To jest bardzo ciekawa, ciekawa kwestia, której oczywiście prezydent Ukrainy nie, nie podjął, natomiast myślę, że warto przyjrzeć się słowom polskiego prezydenta Andrze pana Andrzeja Dudy, który w najnowszej gazecie polskiej, w wywiadzie dla, dla tego periodyku, powiedział, że istnieje możliwość rozmieszczenia na terenie Polski amerykańskich głowic jądrowych. Wspomniał o tym, że rozmawiał z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką, taką możliwość i dodał, że, cytuję, temat jest otwarty. Warto zauważyć, że od listopada 2009 roku w ramach natowskiego programu Nuclear Sharing amerykańskie głowice znajdują się na terytoriach, na terytoriach pięciu państw. Belgii, Holandii, Niemiec, Włoch i Turcji. Jeżeli chodzi o te państwa, które w NATO dysponują własną bronią jądrową, tak jak wspomniałem, są to trzy państwa: Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania, to dotychczas tylko Stany Zjednoczone zdecydowały się na udostępnienie sojusznikom tych własnych głowic jądrowych. No, jeśli przyjrzymy się geografii, jeśli spojrzymy na mapę i spojrzymy na rozmieszczenie amerykańskich głowic w Belgii, Holandii, w Niemczech, Włoszech i w Turcji, to niewątpliwie ta perspektywa, o której wspomniał pan prezydent Andrzej Duda, rozmieszczenia takiej broni na terytorium Polski jest bardzo korzystna z punktu widzenia, z punktu widzenia czysto wojskowego, z punktu widzenia geograficzno-wojskowego. Warto tutaj zwrócić uwagę na korelację czasową między wypowiedziami prezydenta Andrzeja Duda i prezydenta Wołodymiera Załęskiego i oczywiście nie stawiając żadnych żadnych test, myślę, że trzeba zadać kilka, kilka pytań. Po pierwsze, czy Sojusz Północnoatlantycki w ogóle rozważa kwestię przystąpienia szybkiego Ukrainy Ukrainy do NATO. No, wiemy doskonale, że w tej poczekalni NATO są na razie Szwecja i Finlandia, które wnioski o przyjęcie do NATO złożyły w maju bieżącego roku i ta ratyfikacja nie idzie tak szybko, jak wielu się spodziewało, jak wielu komentatorów wskazywało, że będzie to jakieś ekspresowe przystąpienie. Wiemy doskonale, że już 3 października rządząca Węgrami koalicja Fidesz-KDNP zablokowała wprowadzenie pod obrady parlamentu przygotowań Przygotowanej przez posłów opozycji rezolucji w sprawie ratyfikacji przyjęcia Szwecji i Finlandii. Zresztą niechętny przyjęciu nowych państw jest także prezydent Turcji, Recep Erdoan, i jeszcze w minionym tygodniu oskarżał oba kraje o promocję terroryzmu i udzielanie schronienia kurdyjskim partyzantom. Także póki co, jeżeli przystąpienie Szwecji i Finlandii, które nie prowadzą żadnego konfliktu, czy nie są stronami w żadnym konflikcie zbrojnym, jest tak utrudnione, no to trudno spodziewać się moim zdaniem błyskawicznego przyjęcia Ukrainy do NATO. Druga kwestia to jest oczywiście reakcja państw sojuszu na te słowa prezydenta Załęskiego. Jaka ta reakcja będzie? Czy rzeczywiście i jeżeli tak to kto w NATO Chciałby takiego prewencyjnego uderzenia jądrowego na Rosję, zakładając oczywiście, że Rosja na pewno odpowie. To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że gdyby doszło do uderzenia jądrowego na Rosję, to Rosja chociażby z okrętów podwodnych jest w, stanie, jest w stanie po prostu skutecznie odpowiedzieć. Jeżeli mamy ten wariant dyslokacji amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski, to również warto zadać pytanie, czy ktokolwiek z polskich polityków, z polskich decydentów zakłada, dopuszcza w ogóle, taką możliwość, aby z terytorium Polski broń jądrowa została wycelowana i ewentualnie skierowana na terytorium Federacji Rosyjskiej. No, należy się oczywiście liczyć z odwetowym uderzeniem rosyjskim i moim zdaniem wszelkie tego typu propozycje, propozycja prezydenta Zełęckiego, ale także prezy propozycja mm, prezydenta Dudy zwiększają Zagrożenie dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, a nie, a nie zmniejszają. Jeśli zestawimy te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie słowa, także polskich polityków domagających się szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO, czyli tak naprawdę wejścia Sojuszu Północnoatlantyckiego w pełnoskalową wojnę z państwem Związkowym Rosji i Białorusi, a także te słowa domagające się jak najszybszej dyslokacji amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski. I to wszystko zestawimy z wypowiedzią prezydenta Załęskiego domagającego się prewencyjnego. Uderzenia jądrowego na Federację Rosyjską, to mamy do czynienia z obrazem absolutnej katastrofy jądrowego Armagedonu, który miałby się rozegrać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ja osobiście uznaję tego typu wypowiedzi, tego typu, tego typu właśnie deklaracje jak najszybszego przystąpienia Ukrainy do NATO, wejścia NATO do wojny z Rosją, czy dyslokacji broni jądrowej amerykańskiej na terytorium Polski i jakieś rozważania w tym kontekście użycia tej broni, no bo jeżeli będzie dyslokowana, no to wiadomo, że rozważa się jej użycie, za absolutnie niezgodne z polskimi. Z interesem narodowym, z polską, z polską racją stanu. Polską racją stanu jest przetrwanie, przetrwanie Polski jako państwa, Polski jako narodu, a nie wchodzenie do wojny, już nie mówiąc o wojnie jądrowej. Dziękuję Państwu za uwagę.